No i witam panowie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Są już z nami pan poseł, znaczy już nie poseł, ale lewica Marek Balt. Witamy serdecznie i pan Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że się słyszymy i widzimy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kłaniam się również w gotowości. No, najważniejsze, że panów słychać i widać. Panowie na urlopie czy w pracy? Pan Marek Balt. Już po urlopie. Nie. Ja jestem, tak można powiedzieć, zawieszeniu, ponieważ też zmierzam w pewne miejsce i tak to traktuję jako mój urlop. No dobrze, mamy sezon, który powinien być urlopowy, chyba nie do końca jest. Ja bym zaczął od tego, co się wydarzyło na Olimpiadzie. Chciałem prosić panów o komentarz, no, szczególnie tej wczorajszej walki, bo tak prawdę mówiąc smutno mi się zrobiło jako dziennikarzowi. Nie dość, że mam wrażenie, że nasza zawodniczka padła ofiarą takiego bezczelnego oszustwa, przykrytego ideologią, ale tak po prostu kiedyś po prostu za takie rzeczy się wykluczało z zawodów. Dzisiaj to nasza zawodniczka i to mnie właśnie jako dziennikarza przygnębia. Musi się tłumaczyć z tego, że źle reaguje na to oszustwo. Może Marek Balt, Lewica. Panie redaktorze, szanowni państwo, oglądałem wczorajszą walkę. I chciałem pogratulować naszej zawodniczce, świetnie walczyła, no, ewidentnie jej przeciwniczka no, była szybsza, miała większy zasięg ramion, była ewidentnie lepiej przygotowana do tej walki, ale nasza zawodniczka wcale nie odpuszczała. Bardzo mi się podobała trzecia runda, gdzie no, nasza bokserka ruszyła do walki i pokazała też no, serce do walki. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować. Jeśli chodzi o kontrowersje, to ja ufam, że jednak Komitet Olimpijski zweryfikował zawodników, zawodniczki i dopuścił do walk, do zawodów, tylko zawodników, którzy się do tych zawodów kwalifikowali. No właśnie nie zweryfikował, bo wszystkie poprzednie badania wykluczały panią z Tajwanu. Panie redaktorze, no, mówi się, że było jedno badanie, które robił jakiś szef czy związek kierowany przez Rosjanina, które te badania nie można uznać za miarodajne i one nie były legalnie przeprowadzone. Nie wiadomo, w jaki sposób one były zrobione. Ja ufam, że jednak, wie pan, no, jak ktoś walczy już na Olimpiadzie, wychodzi z kraju, to nie jest człowiek anonimowy, który jest kompletnie nieznany i jeśli już walczy w jakichś zawodach, no to ta weryfikacja jest możliwa do zrobienia. Pan Piotr Kaleta, pan poseł Piotr Kaleta. No cóż, przyszło nam żyć w czasach takich, kiedy musimy udowadniać rzeczy oczywiste. To jest jakiś kretynizm po prostu, w którym się w tej chwili znajdujemy. Ponieważ ono dotyka nie tylko sportu, ale także innych dziedzin życia. Że zobaczmy, że te największe głupoty, jakie sobie ktoś tam gdzieś w swojej głowie umyślał, w tej chwili stają się pewną prawdą. To znaczy się oczywiście w cudzysłowie prawdą, która powinna być akceptowana przez wszystkich. No lewactwo nas do tego doprowadziło. Lewactwo nas wprowadza na te manowce. I ja myślałem, że po tym wszystkim, co się stało w tej chwili już na Olimpiadzie, że nastąpi jakiś element, jakiś moment otrzeźwienia, że nie tyle społeczność, nie tyle kibice, ale przede wszystkim działacze dojdą do jakichś takich wniosków, że coś trzeba z tym zmienić, bo to po prostu najzwyczajniej w świecie idiotycznie wygląda. A to wygląda na to, że to ci ludzie idą w dalszym ciągu w zaparte i oni pokazują, że to wszystko jest, tak jak być powinno. Przecież, proszę państwa, jeżeli pójdziemy tą drogą absurdów, to za chwilę nasi chłopcy, których widzimy na ekranie, wicemistrzowie olimpijscy w siatkówkę, no niech sobie, kurczę, rano wstaną i powiedzą, że no my się dzisiaj czujemy kobietami i dzisiaj się będziemy naparzać w takim razie w siatkówce kobiecej. No przecież, proszę państwa, jak ja słyszałem takie opinie
na tych lewackich manifestacjach, którzy mu krzyczeli, bądź kim chcesz. No czy my sobie zdajemy sprawę, no to jest coś takiego, rób ta co chce ta, prawda? Czyli takie w nowym wydaniu, bądź kim chcesz. Czyli po prostu każdy rano wstaje i zaczyna się zastanawiać, no ja dzisiaj będę chciał być, no, nie daj Boże, żeby tak się stało w większości społeczeństwa, Donaldem Tuskiem, prawda? No i będziemy mieli tyle tych Tusków, ile się nam zechce. No ale proszę państwa, są granice absurdu. My musimy w tej chwili, zwróćcie państwo uwagę, bronić normalności. Jako politycy my musimy się zajmować rzeczami takimi, że nie myślimy o tym, żeby Polakom się żyło lepiej, bezpieczniej, Europejczykom lepiej, bezpieczniej. Tylko my musimy udowadniać rzeczy oczywiste, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I dlatego proszę państwa, tak ważne jest naprawdę, że ja nie chciałbym wyjść tutaj na Lizusa, ale to po prostu oczy mi się otwierają, że jest ta taka telewizja jak Republika, która podaje nam rzeczywiście te rzeczy na tacy, żebyśmy mogli nawet sami to ocenić, co jest dobre, co jest złe. Za to, że pokazało wczoraj te zdarzenia, które miały miejsce w czasie miesięcznicy, że znowu musimy nazywać rzeczy po imieniu, że prezes Prawa i Sprawiedliwości, moi koledzy, parlamentarzyści muszą bronić pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. To są rzeczy dla mnie niewyobrażalne, że my po prostu całą swoją parę polityczną, całą swoją energię musimy właśnie iść w tym kierunku, żeby doprowadzać do sytuacji takiej, żeby wróciła normalność. Przecież zobaczcie, jakie to jest nieosiągalne w tej chwili. Żeby wróciła normalność w sporcie, w tych rzeczach, które się działy na otwarciu olimpiady, żeby jakaś banda pseudoartystów nie obrażała tego, co dla mnie jako Polaka, jako katolika jest święte, żeby oni sobie nie robili jakichś takich żartów, takich jaj po prostu z tego wszystkiego, to jest święte. Jesteśmy w miesiącu sierpniu, gdzie właśnie o tym chciałem powiedzieć, pielgrzymki, których idą w tej chwili na Jasną Górę. Pozdrawiam pielgrzymkę z diecezji kaliskiej, przede wszystkim grupa żółto-czerwona z parafii Chełmce. Że właśnie ci ludzie idą tam zamanifestować, co jest dla nas święte i drogie. A tu jakieś banda nieudaczników, nie, sam to za chwilę zrobię, banda nieudaczników robi sobie jaja z naszej świętej wiary. I to jest pytanie takie w sumie można powiedzieć kluczowe. Czy my mamy przyjść obojętnie obok tego? Panie pośle. Czy nie możemy nadstawiać, panie redaktorze, ostatnie zdanie, nie możemy nadstawiać policzka, bo to jest naiwne. My musimy też w pysk umieć dać. No, tylko oby to było pytanie w pysk polityczno-słowne, ponieważ, przemoc w polityce nie jest czymś dobrym, w ogóle nigdzie nie jest przemoc dobrym. Absolutnie, chyba że jest to na ringu bokserskim i po obydwa stronach uczciwie trwa walka. Mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą. Tak. No, ale nie ma ochoty żadna kobieta walczyć w męskich kategoriach, więc to normalna kobieta w drugą stronę działa. Nie ma takiego przypadku, żeby kobieta poczuła się mężczyzną i weszła na ring albo jakiś męski sport chciała ukryć. No ale, taki panie redaktorze, ja to wiem, pan to wie, Polacy to wiedzą, inni nie. Dobrze, ale teraz przejdźmy do drugiego tematu. Mam wrażenie, że na ringu politycznym też ktoś zaczyna faulować. I odbyła się konferencja Donalda Tuska, której zapowiedział, że 200 kontrolerów będzie sprawdzać dotychczasowe kontrakty. 100 miliardów złotych chcą rozliczać. Zobaczmy fragment wypowiedzi Donalda Tuska. Codziennie pracuję nad tymi sprawami 200 kontrolerów. Kwota wydatkowanych środków publicznych, ta podejrzana kwota, a więc ta, którą uznali nie politycy i nie komentatorzy, tylko Krajowa Administracja Skarbowa. Podejrzana, wymagająca zbadania, bo zachodzi podejrzenie, bo są powody, aby sądzić, że te środki były wydatkowane niezgodnie z prawem, z naruszeniem procedur, przepisów albo na szkodę interesu publicznego. To jest kwota, która w tej chwili po tych kilkumiesięcznych badaniach osiągnęła 100 miliardów złotych. Jeśli chodzi o stwierdzenie nieprawidłowości i zawiadomienia do organów ścigania, więc złożono w tej chwili zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury.
i do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego ponad 60 zawiadomień. Trzeba dodać jeszcze, że wśród owych kontrolerów no zdarzają się przypadki, o czym sami się przekonaliśmy, byłych współpracowników komunistycznych służb specjalnych. Natknęliśmy się na jedną osobę, która robiła kontrolę w Fundacji Niezależna Media. I to jest osoba zarejestrowana, co jest bardzo ciekawe, bo wydawało się, że ci ludzie już poszli na emeryturę. No ale znalazł się taki, widać, ciężko jeszcze pracuje, który współpracował z komunistycznymi wojskowymi służbami specjalnymi. I zdaje się, że tacy się najchętniej podejmują tego typu roli. Ale zobaczmy teraz odpowiedź na to Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli by nawet uwzględnić tutaj wsparcia na przykład dla ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, ale też bardzo dużej ilości różnego rodzaju inicjatyw prowadzonych z tych motywów, o których tutaj mówiłem. Wsparcie dla kościoła odnoszące się na przykład do remontów, w szczególności budynków o charakterze, sakralnych budynków o charakterze kościelnym, charakterze religijnym, no to żadne 100 miliardów w ciągu 8 lat tutaj nie wchodzi w grę. To mogło być, już ryzykuję, bo to jest suma prawdopodobnie, jeżeli chodzi o przeciętną, za duża. No to może być 3 miliardy rocznie, ale sądzę, że to jednak była suma, bo nie mam w tej chwili dokładnych danych, suma zdecydowanie mniejsza. I oczywiście to wszystko było robione legalnie. A jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, to oczywiście może dokumentację badać, ale jeżeli są tam jakieś niedociągnięcia, to nie są to niedociągnięcia o charakterze przestępczym. Warto jeszcze jedną rzecz dodać, że na konferencji Donalda Tuska po raz kolejny nie został wpuszczony dziennikarz Telewizji Republika. To już jest tradycja, że premier boi się pytań naszych dziennikarzy. Pierwszym pretekstem do odmowy wpuszczania było to, że kilka miesięcy temu Adrian Borecki zapytał premiera o próbę manipulowania datą śmierci żołnierza. Chodziło o to, czy specjalnie nie przeciągano tej informacji na po eurowyborach, ale od tej pory żaden dziennikarz Republiki nie jest wpuszczany na konferencję premiera. Złożyliśmy w tej sprawie stosowne zawiadomienia i będą procesy cywilne, karne, skargę do Krajowej Rady. No mamy do czynienia z czymś, co się w cywilizowanych państwach po prostu nie dzieje, nie zdarza, bo to już nie dotyczy jednego dziennikarza, tylko dotyczy wszystkich dziennikarzy i 10 milionów widzów Republiki. Takie standardy znane są tylko z Białorusi i z Rosji. Nie widzę, żeby organizacje broniące praw człowieka protestowały. Nie widzę, żeby ci wszyscy, którzy się oburzali na jakiekolwiek działania poprzedniej ekipy, byli oburzeni tym, co się zdarzyło. A teraz wróćmy do owych 200 kontrolerów. Marek Balt. Cieszy pana kraj, w którym połowa administracji rządowej jest zaangażowana w walkę z opozycją? Absolutnie nie uważam, żeby to miało miejsce. Uważam, że Polska, każdy rząd i wszystkie instytucje publiczne powinny kontrolować wydatki publiczne co roku, nie tylko okazjonalnie, raz na jakiś czas, ale cały czas. 100 miliardów złotych, o których mówił premier Tusk, ja bym chciał, żeby jednak były kontrolowany cały budżet państwa polskiego. Same dochody to jest ponad 140 miliardów złotych, wydatki również, więc to jest większa kwota. Uważam, że wszystkie te środki, te wydatkowane budżet to jest 500 miliardów. No tak, ale ja mówię dochody, o dochodach i mówię o wydatkach osobno. Uważam, że wszystkie te pieniądze powinny być kontrolowane. Pieniądze, które dostajemy z Unii Europejskiej, powinny być kontrolowane bardzo dokładnie. Jeśli były nieprawidłowości, te nieprawidłowości powinny zostać wyjaśnione.
i powinny być wszczęte procedury, które nie dopuszczą do powstawania tego typu działań, jeśli były niezgodne z przepisami prawa. No, Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat rządziło, jeśli wydatkowało środki, to miało narzędzia do tego, żeby tak dostosować przepisy prawa, żeby wydatkować te środki zgodnie z przepisami. Jeśli łamało własne prawo, które stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, czy działacze Prawa i Sprawiedliwości, no to będą z tego wyciągane konsekwencje. Uważam, że każda publiczna złotówka powinna być poddana kontroli, czy była wydatkowana zgodnie z przepisami prawa i czy była wydatkowana celowo. Myślę, że nikt nie jest przeciwko takiemu działaniu. Panie pośle, a to, że na konferencje, które są temu poświęcone, nie są wpuszczani dziennikarze, którzy mają inne poglądy niż Donald Tusk, to dobrze czy źle? To też dobrze świadczy o zamiarach tych owych kontrolerów? No nie, to oczywiście nie świadczy dobrze o żadnym polityku, jeśli eliminuje jakieś media z konferencji, jeśli nie udziela odpowiedzi na pytania, zwłaszcza jeśli to jest funkcjonariusz najwyższego poziomu w państwie, bo wszyscy Polacy, bez względu na poglądy, mają prawo do zadawania pytań i do uzyskiwania informacji. A ja mam nadzieję również, że zostanie w tych kontrolach zweryfikowany sposób podejmowania decyzji przy udzielaniu pozwoleń i przy całej procedurze, która była podejmowana przez Ministerstwo Środowiska kilka lat temu, dotycząca kopalni Turów. Tam Polska została obciążona karą ponad 68,5 miliona euro, więc to jest ponad, to jest kilkaset milionów złotych, które Polska straciła. I ja bym chciał się dowiedzieć rzetelnej wiedzy przez zweryfikowaną przez kontrolerów, jak była podejmowana ta decyzja, no bo to są rzeczywiste straty, które poniosła Polska i chciałbym wiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. Pan Piotr Kaleta. Dużo wątków, panie redaktorze, ale zacznijmy od tych konferencji prasowych. No przecież ja sam, mimo że jestem posłem jakiejś tam, którejś tam ligi, trzeciej, czwartej ligi, uczestnicząc w konferencjach prasowych, to wiem, że jest przyjęty pewien zwyczaj, dobry zwyczaj, że redakcje zadają po jedne, po dwa pytania. Zwróćmy uwagę, jaki musi być skichany ze strachu Donald Tusk, że on nawet na jedno czy na dwa pytania, powiedzmy, czy z telewizji Republika, czy z portalu Niezależna, nie chce czy boi się odpowiedzieć. No to jest chyba świadczy o też takim poziomie intelektualnym i emocjonalnym tego człowieka, że naprawdę boi się wyjść i usłyszeć pytanie od ośrodków, które nie są w jakiś sposób jemu podległe. To znaczy się podległe może jest złe powiedzenie, nie są ośrodkami jemu sprzyjającymi. Czyli to jest po prostu, można powiedzieć, takie ubliżające dla niego samego, że boi się jakiegoś pytania, które może zostać zadane przez ośrodek niezależny. No to rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo słaba ocena intelektualna naszego premiera, która jak gdyby tworzy pewną całość, bo to o tym chyba doskonale wiemy. Natomiast jeśli chodzi o te środki, o których tutaj pan mówił, pan poseł, panie pośle, ja nie chcę w tej chwili tutaj jakoś tak mocno emocjonalnie do tego podchodzić, ale pan powinien wiedzieć, że każdy budżet jest oceniany przez Najwyższą Izbę Kontroli przed jego tworzeniem i w trakcie jego funkcjonowania. I teraz w tej chwili, kiedy Marian Banaś ma jakieś wątpliwości, czy ma jakąś zadrę, bo chyba ma, słyszeliśmy też przecież, co na nagraniach było mówione, no to od tego jest Najwyższa Izba Kontroli, żeby te rzeczy kontrolować. I teraz Donald Tusk przychodzi i mówi o 100 miliardach. Z czapy wzięta kwota. I nawet idąc w tym, tak jak powiedział mój szef, prezes Jarosław Kaczyński, jeżeli były pieniądze przeznaczone na kościoły, na wozy strażackie, na remonty świetlic wiejskich, czy w końcu na szkoły, to teraz wyobraźmy sobie, idąc w duchu rozumowania Donalda Tuska i całej lewackiej ekipy, że następuje: odbieramy te pieniądze. No to strażacy, oddajecie wozy strażackie, kobity z kołu gospodyń wiejskich, przy całym szacunku, szanowne panie, wszystkie gorki z powrotem do hurtowni, do magazynu, wszystko jest oddawane, bo to zostało nielegalnie przekazane, czy w jakiś sposób dziwny przekazywane. Ja chcę panu posłowi jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ on tutaj... A czemu pan uważa, że to przekazywaliście nielegalnie? No to łamaliście prawo, które sami żeście stanowili?
No właśnie, bo to jest ten wątek, który pan powiedział. Żeby wyjaśnić tą sprawę. Uchwaliliśmy prawo, które pan uważa, że my żeśmy łamali. No jeżeli mieliśmy taką większość, ale chwileczkę, dawał pan do zrozumienia. Jeżeli, proszę pana, mieliśmy taką większość, mieliśmy Sejm, Senat, Prezydenta, to naprawdę nie było żadnego problemu, żeby ustanowić prawo, które jeszcze by nas to bardziej sankcjonowało. To czego się pan boi? No przecież powinien pan być szczęśliwy. Szczęśliwy, że sprawa zostanie wyjaśniona i nikt nie będzie miał do was pretensji. Ja powiem tak, ja byłbym szczęśliwy, jakby zostały wyjaśnione wszystkie kwestie lewackie, które miały miejsce przed 89 rokiem, a które nie zostały wyjaśnione. I dziwię się na przykład, dlaczego pan w tej chwili się uśmiecha, ponieważ mam chociażby tutaj na myśli mordowanie górników, stoczniowców. To wie pan, tylko że są określone momenty, kiedy nawet trzeba się uśmiechać, a są też takie momenty, kiedy trzeba by było łeb spuścić ze wstydu albo zapłakać. To też jest ważne, też jest po męsku, że tak powiem. I jeżeli jesteśmy w tym kwestii bandyci rozliczenia... Bandyci zawsze powinni zostać osądzeni, ma pan rację, względu bandyci, na to, czy są prawacy, czy lewacy. Bandyci zawsze powinni zostać rozliczeni, a jak z tymi rozliczeniami było za te mordowanie przed 89 rokiem, to sam pan doskonale. 10 lat. Że nie zostali, dwa że nie razy zostali pierwszy rząd PiSu i później 8 lat. Rozliczeni. No i co z tymi rozliczeniami? Mnie to najbardziej boli, że ludzie, którzy mają takie rzeczy za uszami, takie rzeczy, oni będą przychodzić i będą nam prawić morały, będą nam prawić jakieś kwestie o moralności. To jest dla mnie najbardziej upokarzające dla mojego środowiska politycznego, dla mojego narodu, że właśnie ci, którzy zawsze przeciwko temu narodowi występowali, oni dzisiaj będą nas uczyć, jak powinna wyglądać praworządność, jak powinna wyglądać demokracja, jak powinna wyglądać wolność w Polsce. To jest dla mnie coś naprawdę takiego przykrego. Myślę, że no, ale przecież z premierem Tuskiem żeście leżeli na jednym staropianie, no to bez przesady, no to oni was uczą. Panie, ja z nikim nie leżałem. Daj pan spokój, na litość boską z jakimś tam styropianem, a ten, który leżał na styropianie, też nie wiemy do końca, czy leżał. Ja w to nie wnikam, mnie przy tym nie było. Panowie, musimy niestety kończyć, ale ja tylko chcę zwrócić uwagę, że jakie ja mam szanse ufać kontrolerom, którzy z jednej strony, no to naprawdę jest ewenement, że do jednej instytucji powiązanej z naszym środowiskiem wysyła się z komunistycznymi służbami, kiedy wiadomo, że ich akta, ujawnialiśmy ich listy, a z drugiej strony nasz dziennikarz, który próbuje się o coś zapytać, nie zostaje wpuszczony na konferencję dotyczącą owych kontrolerów. To tak już jako obywatel, jaką ja mam szansę na uczciwe rozpoznanie spraw, inne niż polityczne, skoro sam premier osobiście, publicznie na nas się mści w taki sposób. No i druga rzecz. Do tej pory mam dwa procesy z marszałkiem Grodzkim. Jego koledzy, którzy występowali, jak wedle prokuratury, w grupie przestępczej, są ścigani przez prokuraturę, a teraz stoją przed sądem. Natomiast szef fundacji, w której właśnie dokonywano owych przewałów, został oczyszczony przez prokuraturę. No, trudno o jakąkolwiek wiarę w przyzwoitość i uczciwość tej ekipy, jeżeli dzieją się takie rzeczy. I to dzieją się na oczach wszystkich, tak przy włączonych kamerach. To jako obywatel ja mam bardzo, bardzo niewielką wiarę, że tu chodzi o jakiekolwiek sprawdzanie, raczej chodzi o zatkanie ust. My nie należymy do żadnej partii, też często krytykujemy Prawo i Sprawiedliwość, a jednak na nas jest wywierana potworna zemsta obecnej ekipy, tylko dlatego, że ważne jest, panie redaktorze, bardzo żeby były niezależne sądy, które będą rozsądzały niezależnie. Czyli ich nie ma. Bez względu. Czyli ich nie ma. Pan poseł powiedział, żeby były, czyli teraz ich nie ma. No ale właśnie tych sędziów mianuje osobiście minister sprawiedliwości, a wiceszef sądu karnego w Warszawie podał się do dymisji, ponieważ twierdził, że były na niego naciski. No może będą kiedyś niezależne sądy, nie udało się to PiS-owi, a Platforma sobie robi z tego po prostu żarty. Bardzo dziękuję. Marek Balt, Lewica, Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. A już za chwilę o tym, jak to wszystko komentują social media, bo naprawdę jest co komentować w ostatnich dniach pomimo wakacji.